Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tego samego miejsca, z którego witałem Was bodajże w 2015 roku, kiedy pierwszy raz chyba się spotkaliśmy, tak z tego co pamiętam. Lutnik, Mirosław Fejcho, cześć, witam. Witaj, my tu siedzimy już oczywiście 8 godzinę, także nie witamy się tak bardzo, ale zadamy kilka pytań, zobaczymy co się zmieniło przez ten czas, także zapraszam Was serdecznie. Mirek, powiedz mi, co tutaj byś powiedział więcej może o tej nowej gitarze, bo to właściwie dzięki tej sytuacji spotykamy się dzisiaj. Przyjechałem po odbiór instrumentu. Jakie różnice między gitarą moją, która była docelowa, tak, i tą, która jest jakby gitarą drugą? Co to się zmieniło? Zmieniła się konstrukcja samego korpusu, ponieważ skrzydełka doklejone do gryfu są z olchy, a nie z jesionu, tak jak miałem w poprzedniej gitarze. I zmienił się mostek. Mostek nie jest Low Pro Edge, bo z tamtym mieliśmy problemy, tylko jest Floyd Rose oryginał. Moim zdaniem nie podoba mi się on, ale to jest moje subiektywne zdanie. Jestem szczery do bólu. Ma małą bezwładność, mniejszą niż tamten, więc on nie będzie działał tak jak tamten. Poza tym zwróć uwagę, że jest tu stukot, którego bardzo trudno zniwelować. Ale to są takie niuanse, które po prostu wynikają z konstrukcji samego mostka. Reszta jest tak jak była. Masz tylko, masz jeszcze progi z stainless steel, czyli stalowe, twarde. Dlaczego takie progi? Dlaczego takie zaproponowałeś? To może się widzowie ucieszą z takiej informacji. Dlatego, że ty bardzo dużo grasz, więc wycierasz progi jak opony u ludzi, którzy są dostawcami towaru. Więc musisz mieć twarde, żeby dłużej żyły. Fakt, że to zmieni też brzmienie, ponieważ bardziej ci wyostrzy brzmienie, ale przy tej konstrukcji z olchą to jest nawet dobrze się komponuje, dobrze żre z tym korpusem, bo to się wszystko zbalansuje brzmieniowo z tytułu właśnie wibracji, jakie daje nam olcha, nie? A w jesionie, jesion jest drewnem konturowym, więc generuje soprany i basy, ma mało środka. Ta gitara ma dużo środka, więc te progi nie przeszkodzą temu brzmieniu w generowaniu pełnego pasma. Dlatego przy tamtej gitarze wymienialiśmy pick-upy, które ja Ci proponowałem, zmieniłeś sobie na Seymour Duncany, ponieważ one grają tłuściej i to prawda. No, w moim mniemaniu ja, wiesz, nie wiedziałem jaką muzykę grasz i czego oczekujesz od gitary, więc sądziłem, że ma grać bardziej piachem i bardziej sucho i ostro, że to natłuścisz basem i tak będzie okej, ale ty wolisz inaczej. To jest bardzo subiektywna rzecz. Pick-upy można wymienić, dlatego o tyle to jest fajnie, że można sobie serce gitary zmienić. Nie? Temat uniwersalnej gitary. Nie ma, istnieje? Nie ma uniwersalnej gitary. Można się zbliżyć do jakiegoś takiego uniwersum, ale nie ma naprawdę. Dlatego, że to wynika z menzury, z konstrukcji, z shape'u, bo jednak kształt gitary wpływa na brzmienie. Bardzo mocno wpływa kształt na brzmienie. Zwróćcie uwagę, że każda V-ka ma daleko korpus poza linią mostka, co poprawia jej sustain, jej poprawia jej atak i mów mi co chcemy, ale V-ki dobrze brzmią. No ładnie wyglądają. No to rzecz gustu. Dla mnie to jest paść, który mi się nie podoba, ale to jest twoje. To ty będziesz z nią spał, nie ja. Nie, robota jest jak robota. Sam widzisz, że tu jest kupę pracy włożonej. Udało nam się, też się zmieniła trochę konstrukcja, ponieważ top jest grubszy, 4 mm klonu, więc on też będzie ma ingerencję w brzmieniu, a tam miałeś tylko fornir, który miał 0,5 mm, więc on tam nie wpływał totalnie na brzmienie. Także tam się wszystko brało. Tak, tam się wszystko brało z korpusu i z neck body, jak? W momencie, kiedy byśmy zastawali wcześniej taki klon, ja wtedy takiego nie miałem. Ten udało mi się zdobyć przez przypadek, i dlatego od razu poszedł na twoją gitarę. Właśnie, mity. No. Uniwersalna gitara, to już jeden obalony. Teraz tak. To jest mit, który ja będę empirycznie tutaj tego doświadczał, będę to sprawdzał. W sensie, moi drodzy, już teraz Was zapraszam na odcinek, w którym pojadę do profesjonalnego studia, tam gdzie nagrywałem zresztą Jealousy Divided. No i po prostu nagram parę ścieżek na jednej, drugiej gitarze, które mają taki sam kształt z grubsza, które z grubsza mają bardzo podobną konfigurację, te same pick-upy. Rozdział cewek ten sam, znaczy zmiana konstrukcji, bo to nie jest rozdział cewek, tylko zmiana
z szeregowego, czyli tłustego humbuckera na po przełączeniu na równoległe single, co daje nam odtłuszczone brzmienie, ale dalej nie brumi, bo nie grają jeden single, tylko zawsze grają dwa single, tylko w układzie równoległym. To trochę odtłuszcza brzmienie, bardzo fajnie się gra na jakieś tam solóweczki, jakieś podkłady, kliny, rewelacja na tych tym. Gryf jest dokładnie z tego samego wykonany. Tak, tak? Klon czyli kanadyjski plus machoń w środku. No właśnie, tutaj jakby konstrukcja się nie zmieniła, cały czas jest neck through. Tak, oczywiście. Z hebanową podstrzelnicą, z buildingiem, z klonu falistego, tak. Wszystko zostało. Wszystko jest to samo. Koła zębata z zegarków od mojego kumpla, który jest zegarmistrzem. Więc dwie zmiany są, Pierwsza zmiana to jest skrzydła. Trzy zmiany, cztery nawet. Okej, okay, dobra. Mostek, to skrzydła z olchy, top grubszy i progi stalowe. No właśnie, progi stalowe i korpus tutaj z olchy do skrzydełka. Tak. To są te dwie takie główne, oczywiście no mostek też. Mostek, który ma mniejszą bezwładność, bo jest lżejszy, więc on na pewno inaczej będzie grał. Okej, okay. Czyli po prostu sprawdzimy, co z tego będzie. Jesteś muzykiem, który wiesz, dużo gitar przegrał, słyszysz te wszystkie niuanse, bo za dużo czasu spędzasz przy instrumencie, więc jesteś w stanie wysłyszeć wszystko, każde różnice. A że masz gitary praktycznie podobne, z twoją uwagą kazałeś zrobić minimalnie mniejszy korpus, o ile tam było procent? 95% ja ci powiedziałem. Czyli 5% mniejszy, rzeczywiście tak jest. To się przekłada na shape, który jest mniejszy po konturze, jakieś 3-4 mm maksymalnie. Tego na oko nie widać, ale w wadze to czuć od razu. Poza tym olcha jest lżejsza niż jesion nasz polski. Tak, na pewno jest kosmiczna różnica. To jest rzecz, która po prostu mnie totalnie zniszczyła. Wziąłem tą gitarę do ręki i jakkolwiek tamta gitara, która sobie stoi właśnie w kąciku, tamta wcześniejsza czarna transparentna, no jednak jej waga była dość słuszna. Tutaj to jest piórko i to jest świetna sprawa. No z dwóch powodów. Mniejszy shape, czyli trochę tych gramów tego korpusu odpadło, okay. Plus olcha, która nie ma takiej wagi jak jesion, bo ma gęstość inną, nie? I to jest ta zasadnicza różnica. I poza tym reszta to samo. Pick-upy masz te same. No, marker jest ten sam. No marker, no to stary. Marker musi być... Wygrzebałem, wiesz, u kogo, bo już to wywaliłem gdzieś z komputera. Mówi, gdzie drugiej gitary nie zamówi, to nie ma siły. A ty proszę bardzo, nigdy nie mów nigdy, w przysłowie. I dobrze, że ten facet, który mi to wycina laserem, to miał gdzieś w swoich plikach tam w moim folderze. Mówi, jest, mówię, dawaj, tnij to, kurde, bo potrzebuję. Zrobiłem nawet jedno więcej, żeby mieć na zapas, jakbym zepsuł ewentualnie przy montażu, nie? Ale nie zepsułem, także jeszcze jeden gdzieś tam leży. Była taka uwaga właśnie, ktoś się zbulwersował, jeśli chodzi o te PRS-y, prawda, że bo tam informacja w sumie nie poszła taka dokładna, no. że to faktycznie, że to po prostu tam jakby było powiedziane, że one nie stroją przez tą skalę 25. Trochę tak. Nie do końca tak, nie do końca tak jest, ale trochę tak, że ta mezura, ja to przecież sprawdziłem, no bo trzeba zdać sobie sprawę z tego, że mezura nie jest dokładnym wytworem. To jest wynik matematyczny, na który my muzycy musimy się godzić. No niestety. I dlatego jak się wystroi gitarę do 12 progu, czyli flażolet i dźwięk na 12 progu, to ona wyżej nie będzie stroić w tych wyższych partiach. Dlatego trzeba szukać takiego kompromisu między 12 a 24? 19 progiem. Ja stroję, szczerze mówiąc... O, 19. Ja stroję gitarę tak, jeżeli ustawiam menzurę, no. To po wielu latach różnych prób i błędów doszedłem do czegoś takiego, że wystrojenie na 12 progu to jest za mało. Tak. Ja patrzę dźwięki, które są potem, dalej, wyżej na gryfie. Tak, tak. I wtedy podciągam troszeczkę i nawet tutaj niech będzie cent minimal, więcej. Tak, ale tutaj, tu się bardziej zgadza. Tak. Ale jest taki, ja uważam, że jest taki, przynajmniej na tamtej gitarze jestem w stanie to zrobić. Na tej jeszcze, szczerze mówiąc, nie grałem. Na tamtej gitarze robiłem taką sytuację, że udawało mi się praktycznie na zero ustawiać tutaj próg 12. Natomiast w obrębie tego zera progu 12 na tym flażolecie, dalej, jeżeli mogłem działać, jeżeli minimalnie przesunąłem tutaj wózek, to wtedy robiła się sytuacja, że dźwięk był wyżej niż flażolet. Na tych dalszych progach, na tym progu było ok, ale na tych dalszych progach była różnica. Mówisz o nominale, że to 0,0. Więc tutaj w obrębie tego zera, tamte może pół w jedną, pół w drugą, powoduje tutaj możliwość ustawienia na dalszy próg, żeby tak, to stroiło. Szybszym sposobem jest właśnie 12 próg, sprawdzanie 12 flażolet dźwięk i 19. No tak. Dźwięk flażolet. Bo to jest ta różnica, która tu powoduje. Jeśli tu będzie prawie i tu będzie prawie, to będziesz miał prawie na całej długości idealnie. No prawie idealnie, bo to nie jest nigdy idealnie. Próbowaliśmy tu zrobić i zamawiałem nawet
True Temperament te progi, ale zlali nas dlatego, że markery były nie w tym miejscu, co oni chcieli, a jak ja bym wykonał u nich zamówienie, to oni kazaliby mi sami wciskać progi, te krzywe makarony. Aha. I ja bym musiał docierać później te i kto to będzie szlifował? Właśnie. Wiesz, jaka to jest robota? Widziałeś, jak oni to szlifują? To jest nie. dramat. Gość bierze, gdzieś namierzyłem filmik, gość bierze pilniczek, taki skrobak i skrobie te progi, nie wiem, czy dwa dni mu na to starczy. No to słuchaj, to jest fajne. Idealnie stroi, tylko bierzcie pod uwagę to, że jak ty masz taką idealnie strojącą gitarę, właśnie. Muszą o wszyscy tym... stroić w zespole, czyli każdy zapiernicza do Szwecji po True Temperament. No właśnie. Czyli... I się robią koszty, bo to nie jest tanie. 1800 zł kosztuje taka była... podstrunica tylko, właśnie. Że oni tylko na tą, gdzie masz swoją podstrunicę. Jak jasne. Oni dadzą ci swoją plus swoje drewno, to cię kosztują więcej. Nie? No właśnie, więc jakby... Także trochę nas wyrolowali. To szczerze mówiąc, ta sytuacja, która właśnie... bo ja byłem napalony... Zrobię największy high-end w tym kraju, będę miał gitarę taką, że naprawdę technicznie będzie po prostu masakra. Natomiast jeżeli ja jakby przyjąłem do wiadomości te informacje, że naprawdę, naprawdę muszę jakby, czyli co, zmusić członków zespołu, tak, żeby... Do zmiany właśnie, więc stwierdziłem, że dobra, wiecie co, to ja kasuję to przy okazji 1800 zł zostało w kieszeni, a gitara myślę, że i tak robi niesamowitą robotę. Poza tym wygląda bardzo ładnie. Trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt, że gdyby te progi True Temperament były takie super high gain, wszyscy by to wymieniali. Przecież jest milion gitarzystów, których na to stać i to dla nich takie coś. A jednak tego nie robią. Dlaczego? Dlatego, że ten minimalny, tak jest moje zdanie subiektywne, minimalny niestrój gitary powoduje tak zwanego naturalnego chorusa w brzmieniu. I on się jakby zamyka w tych harmonicznych między dźwiękami, między innymi członkami zespołu. I to wszystko razem się klei, tworząc taką całość. Dlaczego tak źle brzmią wzmacniacze tranzystorowe, gdzie tranzystor jest milion razy dokładniejszy i lepszym wzmacniaczem niż lampa? Dlatego, że jest zbyt dokładny i on daje bardzo suche brzmienie. Lampa jest niedokładna, ma dużo brudów, ale te wszystkie okoliczne harmoniczne w lampie powodują miękkość tego brzmienia i dlatego za tym wszyscy gonimy, za tym świętym gralem. Tak samo jest z gitarą. Ten niestrój minimalny gitary powoduje takiego naturalnego chorusa. Bo co to jest chorus? To jest zmodulowanie dźwięku między tam jakimiś minimalnymi niestrojami, które to pływa, które pływa w jakiejś tam fali, tak? W jakiejś sinusoidzie. I to powoduje nam, że o, jak pięknie brzmi na klinie z chorusem. A to jest załamanie dźwięku tego podstawowego, który jest odchylenie, tak samo jak wibrowanie, to jest to samo. To jest taki chorus naturalny z ręki, tak? A w momencie, kiedy gitary nie stroją minimalnie między sobą, zresztą nawet tak się robi, że jak się nagrywa gitary, o czym ty doskonale wiesz, to się fazowo przesuwa jedną, żeby były minimalnie nierówne, żeby powstał ten naturalny chorus między dwoma gitarami, które grają na czystym brzmieniu. I to jest cały ten... Dlatego uważam, że mezura, no... Mimo, że jest niedoskonała, to jest jednak doskonała. Zastanawialiśmy się nad doskonałością swojej niedoskonałości. Zastanawialiśmy się jeszcze nad jedną kwestią, bo pomyślałem sobie, słuchajcie, no nie mam rąk jak grabi, jak Paul Gilbert, że mogliście spokojnie na podwórku tam jechać bez grabi, tylko sobie radzić łapami. I tak sobie myślałem, kurczę, właściwie to fajnie było mieć pendury 24 i 3/4. Gibsonowską. No ale jednak, kiedy mówimy o strunie siódmej... Flag. Przy normalnym stroju to będzie za... Po prostu musiałbym pakować taką grubość tej struny... 74 to minimum. I tak po prostu wydaje mi się, że nie osiągnąłbym tego efektu, który osiągam tutaj. Nie, dlatego że jednym mankamentem Gibsonu jest właśnie to, że one mają przy krótkiej mięzurze gitara... Znaczy gitara. Struny są mniej naciągnięte, więc są miękkie. No i tak. Zwróćcie uwagę, że każdy Gibson na suchym graniu bez, znaczy tą klapie o progi totalnie. No, na piecu tego nie słychać, jeśli jest dobrze wszystko wyregulowane, ale generalnie on ma mniejszy naciąg z tytułu swojej mezury. I to powoduje no to obijanie o progi. Teraz tak, wszyscy chcą grać metal na Gibsonach. No, kurwa, nie da rady. To już lepiej pójść z dłuższą mezurę i przestroić niżej gitary. Bo dłuższa struna naciągnięta do tego samego dźwięku co Gibson musi być mocniej naciągnięta. Więc spokojnie można zmieniać strój na niższy przy grubych strunach, przy dłuższych mezurach. Czyli taki baryton no minimum od 27 sali w dół. Ja robiłem barytony 28-calowe, miałeś ją kiedyś u siebie. Tak, tak. Straszny szatan. Zresztą słyszałeś. Znaczy, dla mnie jakby odległości między progami względy muzyczne mi jakby blokowało, że po prostu ciężko było sięgnąć pewne rzeczy. Masz już pewien nawyk, który zostaje ci w palcach podświadomie, pamięć mięśniowa palców staje na tych progach w tej twoich mezurach, bo zawsze miałeś mezury 25,5 cala, tak? Tak. No właśnie. I to już uzbroiłeś tak rękę w tą pamięć, w mięśnie, że one grają po omacku na tych miejscach. I teraz jak ty zmieniasz sobie mezurę na krótszą, będzie fajnie, bo będzie blisko, ale ty będziesz się kurwa długo wprawiał, zanim wejdziesz w ten rytm 24,75. A w dłuższych to już musisz pokonać swoją fizjonomię. I to jest
hamulec do grania na gitarze. Zastanawialiśmy się jeszcze nad jedną rzeczą, mianowicie nad Fund Fret, tak? Czyli po prostu zmienne mezury. Zmienna mezura, która ja chciałem zrobić 25,5 i 24,3/4 na cienkich strunach. Taką miałem, nie wiem czy to pamiętasz, ty byłeś wtedy u mnie, jak miałem tę babę taką rzeźbioną, tego Telecastera. Była na poprzednim materiale. Aha, no właśnie, to ona miała zmienne mezury właśnie, tak. Miała, że miała 25,5 i 24,75 przy E1, nie? Ale w końcu z tego pomysłu zrezygnowaliśmy, koniec końców jest klasycznie 25,5 fenderowska opcja i tak tutaj zostaliśmy. Ona się dobrze sprawdza wtedy na klinach, nie? Jak grasz jakieś podkłady klinowe, gdzie musisz mieć taką szklankę, taką przestrzeń, to wtedy mezura 25,5 cala, ta fenderowska jest no, najbardziej poszukiwana w tym momencie, nie? Fajnie, że jak nagrywasz płyty, to sobie zmieniasz gitary i wtedy szukasz tych brzmień, które ci pasują na ścieżce, ale jak grasz koncert, no to nie możesz w pół utworu zmienić gitary. Nie możesz, chyba że podejdziesz do statywu, tak? No to jest to możliwe. Tak jak robią to ludzie z akustykami, że gitara do tyłu na pasku podchodzi do akustyka na statywie i gra. No ale to jest upierdliwe, uciążliwe, wiadomo. No, chyba, to że jest... nagrywa się płytę, tak jak ja ostatnią płytę nagrałem totalnie na jednej gitarze, na tej gitarze tej twojej, tak? Także to poszło. Jeszcze jedno pytanie, częste pytanie mi zadawali ludzie. Po co jest ten skalopnik, po co jest to wyżłobienie? Ja mogę odpowiedzieć na sobie, że to wcale nie ułatwia grania tak naprawdę, tylko zmienia feeling grania na tych wyższych progach. Do tego się musiałem przyzwyczaić, bo ja nigdy na tym nie grałem przed zrobieniem tego na poprzedniej gitarze. No rozumiem. Powiem ci, że jakieś tam... Są jakieś takie trochę, nie wiem, moim zdaniem mity, oczywiście każdy ma swoją percepcję, każdy ma swoją perspektywę. Jasne, ale mity w jakim sensie, że co? Mity, że to ułatwia granie. Ja nie uważam, że to ułatwia granie. Ja uważam, że to zmienia po prostu feeling na taki, czy nam się on podoba, czy też nie, to już jest sprawa indywidualna. To jest raz, właśnie, to jest subiektywne odczucie. Dwa, że każdy inaczej z inną siłą naciska struny. I na początku... Jak na przykład robiłem ludziom skalopingi, tak jak ma Yngwie Malmsteen. Przez cały, no to słuchaj, oni nie potrafili cedru złapać. Wszystko pływało, jakbyś chorusa włączył. Bo to trzeba się nauczyć naciskać struny. Lekko. Czy, właśnie o to chodzi. Bo tak ogranicza nas podstrunica. Czujemy podstrunicę i przestajemy cisnąć. A tutaj nie ma tej podstrunicy, bo jest rowek. Chociaż tutaj są na tyle wysokie, te skalopingi na tych ostatnich progach przy wielonowych strunach, jak się gra w domu, ma się niespocone ręce, suche, to wszystko się zgadza, ale w momencie, kiedy gracie w pubach, leje się z was pot, jest adrenalina, pocicie się więcej, palce wam z potu rozmiękają i wtedy zdają egzamin te właśnie skalopinki, dlatego że opuszek palca opływa bardziej strunę, nie trzymaj opuszkiem palca o podstrunicę, tylko on wisi nad podstrunicą i przy podciąganiu struna nie ucieka spod palca. No ciekawe. I to o to chodzi. I poza tym tak, w momencie, kiedy ma się wyskalopowany cały gryf, to możemy progi zajeździć praktycznie do końca. Aż się nie skończą. Możesz tyle razy się wywołać, bo masz tą zapas, kiedy nie trzysz palcami pod podstrunicę. A przy niskich progach, jak już próg osiąga około milimetra, to jest bardzo trudna gitara do grania. Nie można na nich nic wycisnąć. Wszystko spod palca ucieka przy bendingach. No dramat. Dlatego... No i przy okazji nie stroi, bo jest płaski zazwyczaj, tak? No to chodzi. No, jak masz płaską podstrunicę, to jaki zrobisz na niej radius przy zaokrąglaniu progów, przy korowaniu? No bardzo mały. I ten punkt styku progu ze struną jest w różnych miejscach i dlatego mezura pływa. Nie ustawi się na tej mezury dokładnie. Dlatego trzeba dążyć do takiego stanu, żeby progi były no, w miarę wysokie. 1,2 mm to jest absolutne minimum moim zdaniem. Ja też trochę gram na gitarze. A to jest jak? Tutaj jest 1,41. Okej. Okay. Przy wyśliwaniu to 1,4 będzie mieć. Ja lubię wysokie właśnie. No właśnie to chodzi. Tapping, legato, bendingi, wszystko siedzi, bo nie trzesz palcami o podstrunicę, nie tracisz prędkości. No i to jest właśnie ta zaleta wysokich progów. Masz czego szlifować później. 4 dychy to jest wbrew pozorom 0,4 mm, to jest bardzo dużo. I teraz jak te 0,4 nam znikną do 1 mm, no to pora na wymianę. To tak jak z oponami. No nie jeździ się całe życie na jednym oponach, które masz od producenta, tak? To teraz mi powiedz, w jaki sposób zrobiłeś mi profil gryfu, na przykład w tamtej poprzedniej gitarze. W tej, szczerze mówiąc mówię, jeszcze nie było tej okazji, żeby ją wziąć i po prostu ją trochę ograć. Jak zrobiłeś taki profil gryfu, który właściwie poprzednio ci wyszedł tak, że jest jakby ktoś stworzył prosto do mojej ręki, jak ale to się stało? Byłeś tu kiedyś u mnie, jak byliśmy szlify korekcyjne progów, bo niestety trzeba robić szlify korekcyjne progów nawet po wymianie, czy po nowej gitarze, tak jak no u ciebie, to ja to robię już po prostu w koszcie gitary, czy w koszcie wymiany progów. Po półtora miesiąca powinien się do mnie delikwent zgłosić z gitarą i robi się szlif korekcyjny, dlatego że
Naprężenia wprowadzone przez struny w gryfie powodują wyciskanie tych progów. To są minimalne jakieś tam wartości, ale które powodują nam jakieś brzęczenie, zanikanie dźwięku przy bendingach. I trzeba to skorygować. Czyli trzeba dać gitarze czas na ułożenie się, skorygować progi i jest po problemie. A wtedy jak tutaj byłeś, to ja sobie wziąłem takim fajnym urządzeniem kształt twojego gryfu. Pokażę to na filmie. Czyli przykłada się takie urządzenie, przesuwa się cały ten efekt. I efekt mamy taki, że pokazuje nam to cały profil gryfu z drugiej strony też. I odrysowuje sobie od tego shape twojego gryfu w kilku miejscach. Sześciostrunowego. To było ciekawe, bo... A, wtedy sześciostrunowego. Wziąłeś sześciostrunówkę jako wzór. A no to wtedy musiałem rozszerzyć, ale ja mówię teraz o powtórzeniu tego, tego kształtu u ciebie, nie? A no tak, no tak, to pamiętam. Było, ale tamto... mówię o tym pierwszym, to był fart? Co to było? No wiesz co, może właśnie, trochę... Właśnie, ile wiesz, procent bo... jest farta w ogóle w robieniu takiej lutniczej gitary? Wiecie co, nie ma farta, trzeba mieć doświadczenie. Na początku może to jest farta. Ale efekt końcowy chyba nie jest taki, że masz, jesteś pewny. Nikt nie jest pewien, żaden lutnik, nie ma siły na to po prostu. Bo to jest trochę loteria, drzewo dwa razy tak samo nie rośnie. Więc już na pewno wiemy, że dwa razy tak samo gitara z tego samego pnia nie zabrzmi tak samo. Poza tym, no wiesz, ja od 77 roku szarpię struny, gram w dwóch błędach, więc trochę czuję. I skoro dla mnie jest wygodne, no to musi być wygodne dla gitarzysty. No, tak jest moje podejście. Co prawda biorę zawsze pod uwagę jakieś tam wytyczne gitarzysty, bo na przykład kiedyś miałem takiego gitarzystę, nazywa się Robert Kordylewski, mistrz fingerstylu w Polsce, który kazał mi zrobić pierwszą strunę tak blisko krawędzi brzegu struny, tą E6. Wręcz spadało. Ja mówię, będzie to spadać. Nie będzie mi spadać. Ale co on przez to osiągnął? Przez to osiągnął przy krótkim kciuku dogrywanie, dociskanie górnej struny przy otwartych akordach. Okay. Genialny. On się nauczył tak, że jemu to nie spada. Mi spadały totalnie te struny. Mnie, ja na tym grać nie umiem. My to nie ty możesz grać, tylko ja. No właśnie. Jemu pasowało. Dlatego to mówię, że pewne względy subiektywne danego gitarzysty, który ma tam swoje jakieś wymogi, a przychodzą tu tacy, którzy mają już wszystkie gitary świata i coś im na mnie pasuje. I przychodzę, jestem tu na tym, przychodzą i żeby spełnić marzenia, ja tu jestem w tym miejscu, żeby to spełniać. Nie? Spełniam marzenia gitarzystów, którzy nie mają dla siebie instrumentów w świecie. Bo wiadomo, że wszyscy robią, jeśli jest jakaś firma, która się bardzo mocno zapisała na rynku, obkupiła, czyli właściwie obsadziła swoimi gitarami różnych gitarzystów znanych, to dalej robią produkcję swoją, potem marka się sprzedaje. I mam tu wielu ludzi, którzy przychodzą z gitarami typu Zur i coś im nie pasuje w tym. Genialne wykonanie gitary, naprawdę, nie można się do niczego doczepić, ale jest w nich coś takiego, że na przykład mi gryfy totalnie nie pasują. To jest moje subiektywne zdanie. To jest kwestia indywidualna. Oczywiście, właśnie. Że tak, ale powiem wam, że Zur to nie jest chwyt Boga za nogi. To jak się kupuje taką gitarę za kilkanaście tysięcy dolarów, gdzie już pan Zur osobiście ją robił dla ciebie, no to ta gitara jest tak jak u mnie zrobiona, jakbyś rękawiczkę wsadził. Tam musi się wszystko zgadzać za takie pieniądze. I on za to pieniądze bierze, no ale niestety. No, jest to firma, która się rozpropagowała bardzo mocno, więc tam custom kosztuje dużo więcej od mojego customa. Co ja mogę powiedzieć o takim procesie, bo... okazało się, jak my robiliśmy tamtą gitarę, bo poprzedni wywiad był w ogóle przed czymkolwiek, przed czymkolwiek, tak, robiliśmy. Tak, tak. Potem robiliśmy rysunki. A natomiast cały ten proces budowania gitary lutniczej, no to muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu masakra, jeśli chodzi o ilość szczegółów, bo się wydaje, patrzy się na tą gitarę, myśli się, oczywista gitara. Sprawa, no zrobimy. To jest gitara. Natomiast sytuacje typu, gdzie ustawić na przykład. Jakie podejście ręki tutaj, gdzie na przykład. W tej fałce. Jakie, gdzie tutaj, co zrobić z tymi gałkami. Czyli to totalna ergonomia gry. Ergonomia jak najbardziej. Zresztą kontroli. Jeszcze szlifowaliśmy te rogi. Niektóre elementy. Jak przyjechałeś korpusu. Drugim razem, tak? Tak, nie, podczas odbioru. Tak. Bo ci to tam nie pasowało. Piło mnie po prostu w nogę i w rękę tutaj. Teraz zrobiliśmy to od razu, bo powtórzyliśmy kształt, więc na pewno będzie tak samo trzymana przez siebie gitara. Więc tutaj jakby pracy takiej stricte designerskiej było znacznie mniej, prawda? Bo ja już wiedziałem, co trzeba zrobić od razu. No właśnie, to było super. Natomiast jeśli ktoś by chciał robić taką gitarę, no to trzeba być przygotowanym na wiele godzin rozmów telefonicznych, najlepiej to w ogóle być, tak? Być, natomiast tak. Ja 300 kilometrów w jedną stronę nie będę jeździł do ciebie, żeby być za każdym razem. No nie, no tak, dlatego wiesz, no jakieś tam zaufanie pokładasz w moim doświadczeniu i o to chodzi. Ale dobrze do mnie przyjechać, bo ja mam trochę gitar swoich i mój zięć ma jeszcze gitarę też, którą ja robiłem i jest co pomacać. I wtedy się wybiera, o, to mi nie pasuje, a to mi pasuje. Bo na przykład mój Telecaster, taki ten Telestrat sławetny,
ma inny gryf niż mój Parker, kopia Parkera. Okay. Parker ma gryf grubszy, ale totalnie asymetryczny z tyłu. I taki też zrobiłem u ciebie. Mm-hmm. Ale nie jakiś taki... Tego nie poczujesz, ale grubszy, to... Tak. No nie, to chodzi o to, że podcięcie w tym miejscu jest w kształcie, tu blisko, gdzie mm-hmm. gryf wchodzi w korpus. Bardziej V niż C. Dlatego, mm-hmm. że jak się stoi grając na gitarze, to ręka idzie w dół i kciuk układa się w literę V, a nie w C. Mm-hmm. I dlatego jak tu obniżysz, to tu się wtedy wygodniej gra. Mm-hmm. No, trzeba trochę grać, żeby wiedzieć, co się robi. Ja uważam, że lutnik, który nie gra na gitarze, to nie wie, no ciężko, co robi. To meblarstwem się może zajmować, no, raczej. No słuchaj, znam wykształconych lutników. Przecież pierwsze gitary, jakie trzymałem w rękach, to była gitara, zresztą sam miałem na zamówienie robioną u pana, który już nie żyje, nazywał się Jurek Jakobiszyn z Wrocławia, tak zwany Jinx, który zrobił mi bardzo szybko gitarę, a że miał trochę problem z alkoholem, więc podejrzewał, że potrzebował na picie, co zrobił mi gitarę w 3 miesiące. Gdzie ludzie, którzy czekają 2 lata, dziwili się, co ty masz za układy, że on sobie tak szybko gitarę zrobił. Okazało się, że pewnie potrzebował na picie, bo on to z bratem robił. I oni robili według jakichś kanonów, których oni się nauczyli po prostu. No i ja tam dużo poprawiałem sam, bo ja już dżebelsem w gitarach byłem dużo dawniej, niż zacząłem je robić tak zawodowo, nie? Dlatego... No każdy ma inne przyzwyczajenia. Inne ma Witkowski, mhm. inne ma Ufnal, inne ma Skerwesen i tak dalej, bo każdy z nich jest, ma inne czucie, ma inną fizjonomię, inaczej czuje. To robi pod siebie, jakby nie było to troszeczkę, żeby mu było wygodnie. No i wiesz, no ja tych gitar trochę zrobiłem, więc wiem, jak powinno to być, żeby było miarę wygodnie. Nie można zrobić za cienkiego gryfu, bo to jest wyścigówka, a gryf to jest brzmienie, bo to na nim wiszą struny. Więc jak go pozbawisz mięsa, no to jest Ibanez po prostu. Czyli wyścigówka, która zapiernicza, a nie brzmi. No, no bo to jest do gitary wyścigania. Chociaż powiem ci, że nie ma dramatu. Miałem SK kiedyś. SK jest w ogóle innym wytworem. Wysoki model miałem. Zarąbiste są SK. To są świetne gitary. 2170. Taka SK z taką topolą oczkową. Topolą oczkową, pokazywałeś mi zdjęcia. No to powiem ci, że ta gitara brzmiała zdechy. Ja jak uderzyłem akord, to byłem w ciężkim szoku, że liść, bo to było nie wiem ile tam milimetrów, ale niewiele. Ale słuchaj, nie, bo tam na końcu jest po 10-12 mm na brzegach, ale środek jest pełny, ma 44 mm. I znowuż wracamy do tego, co powiedziałem, że shape, czy kształt, czy przekrój poprzeczny korpusu ma wpływ na brzmienie. Ty masz trochę zmienione tutaj kształt, bo nie wiem, czy to zauważysz. Nikt tego nie zauważy, że tu masz wklęsłe. Aha. Tak jak robi to pan firma Warwick w basu. Okay. Nie tak mocno, tak, ale troszeczkę. Tak. Ja grałem chyba na Warwicku kiedyś. Powiem ci, że to też ma wpływ na brzmienie. Nie wiem jaki, ale ma. Bo jestem, no nie wiem jak ty to odbierzesz, ale... Ciekawe. Ale tam tak nie było w tej czarnej. Nie, tam była płasko. Dlatego tutaj trochę zmodyfikowałem to... Zrobiłem trochę samowolki, ale na pewno to nie będzie z niekorzyścią dla brzmienia. Myślę, że to taka niewielka samowolka. No właśnie, terminy. Powiedz mi, jak to wychodzi u ciebie, bo też pytania takie zostawały zadane. I powiedz mi, czemu to tak długo trwało, bo 10 miesięcy czy tam 8 po odbiorze... U ciebie to była inna sytuacja, nie będziemy o tym opowiadać, także wiesz, no bo chyba nie musimy o tym opowiadać. Ale generalnie w tym momencie po prostu mam tyle zamówień, że... Pół roku to jest minimum. Po prostu nie biorę innych. Jak ktoś chce szybciej, to niech się zajdzie do kogo innego. No czy chyba, że zapłacić 3 razy więcej, to weźmiesz? Nie, no tak nie mogę robić, bo to wtedy innych, których... No tak, ja żartuję. To odsuwam na bok i oni wtedy dłużej czekają. Nie, no tak żartuję nie mogę robić. Poza tym, słuchajcie, ja też jestem człowiekiem, nie jestem CNC maszyną. Ja też się mogę źle czuć, zachorować. Nie mam weny do niego, nic mi nie idzie za minutę, ja tego nie robię, jestem nieważny. Ja już to kiedyś mówiłem. No właśnie, czemu, powiedz mi, bo to myślę, że też może kogoś interesować, bo warto zaznaczyć, że tutaj cała robota, 100% roboty jest tutaj wykonywana przez tego oto pana. No, i nie ma tu nikogo do pomocy. I właśnie, czemu podejmujesz taką decyzję, bo moim zdaniem jakby pod względem prowadzenia jakby działalności, tak, czyli rozwijania, rozbudowywania się w jakiś tam sposób i dzięki temu wchodzenia na wyższy poziom, bo każdy ma dobę tylko 24 godziny i nie przeskoczymy tego. Nie. Czemu nie weźmiesz sobie kogoś do pomocy? Słuchajcie, nie chcę być niemiły, ale nie ma ludzi do pomocy. Jest tak, może trochę się cofnę w retrospekcji. Jak chodziłem do szkoły, myśmy wszyscy mieli zajęcia praktyczno-techniczne. Myśmy się z tego śmiali, że nas na praktyce uczą szydełkować, przyszywać guziki. Zapytaj teraz młodego, któregoś czy umie przyszyć guzik. 4-dziurkowy. Taka prosta sprawa. No, przyszyję tak, że za chwilę mu odpadnie. Pomijam to. Uczyli nas piłować, ściąć deski, szlifować, strugać. I to nie jest bez powodu. Teraz tego nie uczą, słuchajcie, i ja nie mam do was pretensji, że wy tego nie umiecie, no ale dla chcącego nic trudnego, jak mówi przysłowie. Z tym, że tak, jak ktoś by chciał tu przyjść do pracy,
to ja mam go nauczyć wszystkiego, no to on powinien mi zapłacić za kursy. No bo tak to wygląda. Jak się jedzie do Niemiec, do znanych lutników, to się płaci horrendalne pieniądze, zanim cię nauczą zawodu. Bo z dwóch powodów. Raz, że oni przekazują wiedzę, a dwa, na własnej krwi hodują sobie konkurencję. I tak to wygląda. No, wiesz, na przykład można by było, powiedzmy, część procesów, które są prostsze w jakiś tam sposób do wykonania, można by było wydelegować komuś, na przykład. Słuchaj, ja tego nie chcę robić. Dlaczego? Bo jest coś jeszcze poza namacalnymi rzeczami, metafizyka. Metafizyka to są fluidy, jakie my posiadamy. Każdy ma inne, pozytywne lub negatywne. Wydaje mi się, że mam pozytywne i te fluidy wpuszczam w to drewno, macając tą gitarę przy jej produkcji. I teraz jak ja to oddam komu innemu, nie wiadomo jaką mam energię, może mieć złą. Dlatego ja czasami jak jestem wkurwiony, to naprawdę mało co robię. Rozcinam tylko drewno i idę do domu. Napiję się piwa i się, że powiem, resetuję. Bo zła energia wchodzi w gitary. No kurwa, możesz mówić co chcesz, ja to sprawdziłem. Było kilku takich zawodników, którzy mnie doprowadzili do białości ze swojej głupoty i te gitary naprawdę źle brzmiały. Na początku. Ja dopiero, jak je rozgrywałem już z pozytywnym nastawieniem, one zmieniły swój charakter. I możecie w to wierzyć lub nie, mam to w dupie. Po prostu tak jest. Ale ciekawa sytuacja, bo na przykład wiele takich, nie wiem, czy to jest mit, czy to jest prawda, ja tylko powiem, co słyszałem, na przykład jak się nie wiem, jakiegoś kwiatka da komuś ze szczerego serca, czy coś takiego, to że on dłużej żyje, coś takiego. Ciekawy jestem, ile jest w tym magii, a ile jest grzebię prawdy. Trochę grzebię w trochę takich paranormalnych tematach i kiedyś było takie powiedzenie, do tej pory jest, na zdrowie. Skąd to się wzięło? Nie wiem, czy wiesz. No to się wzięło z przekazywania intencji temu napojowi, który podawałeś komuś do picia. I do czego zmierzam? Także skoro w przyrodzie takie rzeczy działają, no to ja na tą gitarę też działam swoimi fluidami. Ja je lubię robić, ja to robię naprawdę z pasji. Nie robię tego dla pieniędzy, tylko z przyjemności. Tu mnie trzeba wyciągać z tego warsztatu siłą. Żona mówi, tam się wstaw łóżko, się przeprowadź tam najlepiej. No taka prawda jest, ale słuchajcie, no to jest strasznie czasochłonny zawód i ktoś kiedyś, jakiś taki lutnik od skrzypiec powiedział, że góral zresztą, że zawód lutniczy to jest dobry dla kawalera. No nie wiedziałem, o co mu chodzi. Mówię, co to przeszkadza, powiem mieć żonę. No właśnie już teraz wiem o tym, jak wracam do domu. Są ciekawe rzeczy. A tutaj... Co tak długo? No jak zwykle, no wiesz, no jeżeli... Ja myślę, że to w ogóle komukolwiek ciężko będzie zrozumieć człowieka z pasją jakąkolwiek, taką czy inną, przez osobę, która idzie odbębnić z krzywą twarzą swoje w robocie od 8 no do 16. Bo zazwyczaj się godzimy na jakiś taki kierat, gdzie no daje nam chleb, ale nie daje nam przyjemności. Tak? Ale z drugiej strony często nie walczymy o to, żeby to się zmieniło. I czasami no tak. W martwym punkcie, więc potem ciężko może być ze zrozumieniem. Też coś o tym wiem. Także no. myślę, że tutaj możemy o tym troszkę pogadać. Dobra, powiem wam jeszcze o jednej rzeczy, która w sumie naprawdę bardzo mi się spodobała. To jest rzecz taka, że naprawdę kiedy robiliśmy tamtą gitarę i wiadomo, był ten okres taki rozruchowy, taki startowy i nie wiem ile razy ty mi szlifowałeś progi w cenie tak naprawdę. Ze trzy razy, prawda? Albo ze cztery jakieś tam popraweczki, także to mi się podobało, że jakby opieka nad takim instrumentem też jest fajna i to nie jest tak, że ty robisz ten instrument, zamykasz drzwi, jakby to jak ktoś gościa mówi, nie ma, gdzieś słyszałem takie coś, że gwarancja jest do 100 dni, czyli zabrałem jest studnia i patent. Do 100 dni? Tego nie znam. Muszę to wdrożyć. Słuchajcie, że... ja te wszystkie gitary traktuję jak moje dzieci, więc no, przykro mi, jak ona coś tam jakieś robi problemy i staram się zawsze jakiś ten problem rozwiązać, bo nikt z nas, lutników, nie ma totalnego władania nad drewnem. Drewno jest żywym organizmem, o tak. No, i ono jest, wrażliwe na strój, znaczy na ciśnienie, na wilgotność. I na pewno każdy z was ma coś takiego, że ustawiacie brzmienie gitary. No dzisiaj brzmi po prostu tak, że rtęć nogawką cieknie. Na następny dzień przychodzi na próbę, kurwa, ktoś mi coś wyłączył, no nie gra. No właśnie. Masz takie coś? Wiesz Masz. Co, ja staram się o tym nie myśleć, tak, bo wiem, że to jest złudne. Oczywiście, że wiem, tak. Że ciśnienie to... jest inne, wilgotność, inaczej propagacja dźwięku jest przez przepychaną membranę, przez powietrze, które przepycha membrana i nasza wrażliwość jest inna w danym dniu, kiedy mamy inne ciśnienie. Tak. I nam się coś nie zgadza, a wszystko jest tak samo. Dlatego ja zawsze starałem się, wiesz, nie być... Starałem się być, ten czas przeznaczać na bycie maksymalnie dobrym muzykiem,
a nie na to, żeby po prostu pozbawiać się majątku całego, wydawać wszystko na sprzęt, a potem się budzić, że mamy 5 zł w kieszeni i kurde, mamy fraktala i mamy coś tam i mamy wiadro sprzętu za 100 tysięcy złotych, ale niestety do gara to już nie ma co włożyć. Także to jest bardzo złudne. Muzyka to drogie hobby. Tak, to jest bardzo złudna rzecz. Natomiast po co ja w ogóle zrobiłem taką, zrobiliśmy w sumie, zaprojektowaliśmy to wspólnie, bo dużo też moich uwag było przy tej gitarze, prawda? No szef to jest twój, coś zasugerowałem, wyraziłeś aprobatę, no to jedziemy z koksem. No właśnie, więc jakby czyli po co... ja ją tworzyłem tutaj, na tym stole przy tobie, na kartach, pamiętaj, rysowaliśmy i jechaliśmy na bazie jakiejś tam fałki i robiliśmy... Mówimy o tej czarnej, bo ta to już było... No, no to już powtórzenie. Powtórzenie. Jest, no. Natomiast po co taka gitara mi była potrzebna? Jakby szykujemy się do koncertów z Jarosy i jest sytuacja taka, że tam są utwory w dwóch czy tam trzech różnych strojach. Mhm. Dwóch różnych strojach generalnie, więc ja nie mogę, wiadomo, tremolo jest super, ale ja nie mogę nie robić sytuacji, tak, że ja sobie odkręcam blokadę, robię tremolo, coś tam, a poza tym muszę mieć ruchomy mostek, bo też na solówkach niektórych gram tam z ruchomym mostkiem, tak, więc to nie jest podejście typu, że nagle jest burżuazja i ja muszę mieć wiadro sprzętu, tylko jest to kolejne narzędzie. Kolejne narzędzie, tak. Bardzo piękne, muszę powiedzieć, i bardzo się jaram. Zobaczymy, jak jaro to się jarasz. Zobaczymy, dobry suchar. Zobaczymy jak no to mnie będzie... też się podoba, jestem zadowolony, wiesz, chociaż tego... Aha, jedna ważna rzecz, o której zapomnieliśmy. Ta gitara jest wykonana tylko i wyłącznie w lakierze nitro. I tutaj no, muszę się tak nieskromnie pochwalić, że osiągnąłem doskonałość, której nigdy nie miałem w polerowaniu lakieru nitro. To była dla mnie pięta Achillesa, zresztą dla wszystkich lutników, którzy lakierują nitro. To jest najtrudniejszy lakier na świecie. Jeśli chodzi o położenie i potem polerowanie go. Pojechałeś na farcie, czy po prostu już... Nie, kolejna gitara, na farcie, po prostu przemyślałem pewne, bo o co chodzi, matowanie lakieru po lakierowaniu, przed polerowaniem musi się odbywać odpowiednim narzędziem. Jeśli to narzędzie zmienimy na lepsze, bo nam się tak wydaje, bo ma szybsze obroty, to robimy krzywdę, bo tak, lakier się zagrzewa i się odparza. A jak się zagrzewa, robi się miękki. Nitro jest upierdliwym lakierem. Klei się do papieru. I ten naklejony skrawek tego lakieru na papierze robi nam kółka, rysuje nam na następne powierzchnie. I to jest dramat. Tego nie wolno robić. Dlatego trzeba to szlifować szliferkami oscylacyjnymi z dobrymi papierami. Niestety papiery są drogie. Jeden krążek potrafi kosztować 15 zł, który już przez 15 minut i wyrzucasz do śmietnika, zakładasz następny. Oczywiście wszystko na wodę. No tak. Nie na sucho, bo na sucho ci się zapcha. Chociaż firma Kovacs, taka japońska firma, robi papiery na sucho. I rzeczywiście jest to świetny papier, na tym pojedziesz dłużej. No i trzeba po prostu potem polerować dobrym futrem, dobrymi pastami ściernymi. Na sucho, potem jest jeszcze taki olejek do nabłyszczania, też na futro obrotowe. I masz taki efekt potem, że masz lusterko. Nie? No co prawda tak, tego nie widać na jasnym drewnie. Dopiero widać wszystkie błyski, widać na ciemnych... Tak z samochodami, tak. Jak masz srebrny, no to zobacz, jest spoko. Możesz się brudzić. No właśnie. Czy widzisz na białym połysk? Właśnie nie. Bardzo rzadko. Dopiero jak zaczęli robić lakiery biała perła, no dopiero tak. Widzisz, że coś jest nie tak, coś się błyszczy. Tak. A tak na białym nie widać połysku w ogóle. No tak. Dlatego nikt się... Wiesz, no firmy, które biorą kupę kasy za jakieś tam super modele samochodów, no to lakierują na biało, a potem jeszcze bezbarwne to kładą, żeby uzyskać głębię. I teraz światło przechodząc przez jakąś tam grubą warstwę lakieru powodują ci inne refleksy świetne, co od razu oko wychwyci, bo oko jest najdokładniejszą, najcudowniejszą kamerą na świecie. Widzi wszystko. Poza tym trójwymiarze i bardzo szeroko. Masz 4K. Wszystko. Tak, 4K. Tak jak ten film. Teraz tak. No. Jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. A czekaj, przerwę ci. Dlaczego nitro? Dlatego, że nitro oddycha z drewnem i, jak to mówi się skrótem, najładniej brzmi z gitarą. Dlatego nitro. Okay. Ja postanowiłem, że chcę ją zrobić w nitro, żeby... No jak już robimy tu olchę, że to ma być nie tylko gitara do łojenia, tylko ma to też brzmieć jak instrument. No to nie jest tylko do łojenia, ja nie, nie też ona, ja wiem, ona też dobrze gra. Nek czubady trochę prostuje ten cały system kompozycji, bo gdyby to był przykręcany gryf albo przyklejony, to byś miał już bardziej zamkniętą gitarę, zaszufladkowaną żeby bardziej. Żeby była szybka. Tak. Szybko nie, reagowała tylko... Znaczy nie, ona by była bardziej zamknięta w danym jakby skupieniu dźwięków, rozumiesz o czym mówię? A ta jest bardziej wszechstronna. Mówisz o rejestrze generalnie. Tak, o rejestrze. Z tytułu Next Rubady ona generuje się dźwięk w linii gryfowej. A że gryf się kończy tutaj, co prawda on jest tu przecięty mostkiem, ale to nic. W każdym razie, że dotąd dochodzi. Więc to jest jego jakby generator dźwięków i brzmienia i tych wszystkich harmonicznych, które potem wpływają, które są potem okraszone, mówiąc językiem kucharskim, przez te boczki
olchowy w tym przypadku, okay. A tam jesionowy. I dlatego to jest bardzo gitara taka pewna, że ona na pewno zabrzmi. Neck Chubady to jest pewniak na 100%, to jest czarny koń na wyścigach. Zawsze zabrzmi, tylko jak? To zależy jeszcze od tego, jaka jest konstrukcja, ale na pewno zabrzmi. To ostatnie pytanie w takim razie. Co się zmieniło od ostatniego wywiadu u Ciebie? Ja Ci mogę powiedzieć, że... znaczy, ja w ogóle mogę zadać pytanie Wam w tym momencie, bo mi się tak wydaje, że zaczęliście mnie mocno kojarzyć z tym bardzo charakterystycznym kształtem, że praktycznie 90% filmów, które zrobiłem, i to zarówno jeśli chodzi o moje kursy, no 7 tak. już w tym momencie, czy to jakieś sytuacje wizualne, nawet na filmach, tak na YouTubie, wszystko to było nagrywane na tej gitarze. No tak, tak, jest to taka twoja gitara. Tak, tak, jest to, nie ma takiego kształtu, nie widziałem takiego kształtu nigdzie. Tym, wiesz, no, logo twojego kanału robi tu robotę tak samo. A no dobra, jakie jest twoje pytanie? No to pytanie jest takie, bo tutaj zapytałem widzów, a co się zmieniło przez ten czas u ciebie? Co, nowe doświadczenia? Ceny poskoczyły? Ceny, słuchajcie, z cenami to jest różnie, ale no generalnie no podskoczyły, dlatego że ja się robię coraz starszy, mam coraz większe doświadczenie, więc będę robił coraz mniej gitary, mniej gitar, no bo fizjonomicznie, fizjologicznie po prostu nie wyrabiam. No. Mm-hmm. Poza tym objawy starzenia się w organizmie też odczuwam, no i nie przeskoczę tego, dlatego no tak to jest po prostu, że większe doświadczenie, większe pieniądze trzeba zarabiać, nie? Mniej czasu poświęcasz na to. Jasne. Ja Ci też sam mówiłem, że te gitary na tamten moment, co robiliśmy ten pierwszy wywiad, gdzieś cenę, to po prostu byłem lekko zdziwiony, że Ty mówiłeś w wywiadzie chyba 4000, od 4500 zaczynamy tak. rozmowę o Stratocasterze. Kurczę, przecież jak dobrze osprzęt kupisz, to... To jest 2500. To jest, no, albo no. No, lepiej, no, jak drewno, masz fantazję. Bez mojej pracy to jest 2500, no za jak masz fantazję, jeszcze jak dojdą ornamenty jakieś, no to wiadomo, no to wtedy już jest czasochłonne, więc tak. to musi kosztować, bo ja w tym momencie nie robię nic innego, tylko ornament, rozumiesz? Jasne. Jeszcze ten to pół biedy, bo to robiliśmy, ja zrobiłem projekt z Twojego logo, zrobiłem te rysunki w Corelu, wysłałem do gościa i to laser wyciął, tak? On to tylko jeszcze tam poprawił, tak, żeby maszyna to wycięła tak jak trzeba, z grawerem Twojego napisu i to problem, to jest po problemie, ale na przykład jak to jak robię ornamenty takie jak ręcznie, gdzie tego laser nie wytnie, bo jest za delikatny, no to wtedy jest siedzenie, tak? No, dzisiaj się ceny zmieniły naprawdę, za prostą gitarę typu Strat, Telecaster, no to tak szóstkę trzeba przygotować, nie? Gitary... Ale mi się też wydaje, że to nie jest... To nadal jest jakby... Dalej jest to najtańszy. Najlepszy lutnik z tych najtańszych. Dalej to, jak nie, mówi dalej mój kolega. To jest. Ale to jakby, ja patrząc na tą gitarę, absolutnie nie mam... Ja mam wrażenie wręcz odwrotne, że jest po prostu bogactwo, przepych oraz wypas. No dzięki, no. Dużo naszych pomysłów jest, pamiętasz, z tymi kołami zębatymi. Tak. Gdyby nie mój kumpel zegarmistrz, to nie byłoby powtórzenia, bo z tym jest problem. No wszyscy właśnie. Mają zegarki elektroniczne. No właśnie, no właśnie. A tutaj ja mówię, słuchaj, zbieraj. Mówię, to kup jakiś zegarek. Mówię, nie ma, wszystkie są niby w starej korpusie, a dalej jest elektronika w środku. I teraz kup stary zegarek, taki na koła zębate. No właśnie. No, także... Design jak design. No, mi się podoba, powtórzyliśmy dużo. Koło masz inne, no bo już takich samych nie zdobyłem. Ale podobne są. Jest fajnie, jest fajnie. Jest fajnie. Dobra, dzięki moi drodzy, dzięki że zostaliście tyle czasu. Taki długi materiał. Jeśli macie ochotę ogarnąć sobie fajny instrument, jesteście cierpliwymi ludźmi, bo to czasem trzeba poczekać nieco dłużej. Ale jeśli chcecie mieć coś swojego, no to myślę, że to jest jak najbardziej dobra dobry adres. Opcja. Trzymaj się. Pozdrawiam.